Część ósma to rozdział szósty Kościół katolicki archidiecezji gnieźnieńskiej poznańskiej, a sprawa polska podczas I wojny światowej, okres przejściowy, nabożeństwa powitalne i żałobne. W pracy właściwej ten rozdział ma numer 4. Nie jest tak fundamentalny jak rozdziały związane z duszpasterstwem czy z pomocą społeczno-charytatywną, ale jest bardzo ważny. Ponieważ jesteśmy w okresie I wojny światowej, za jakiś moment przyjdzie Dzień Niepodległości, dlatego warto też zobaczyć, jaka była rola Kościoła na tej niwie. Tak, sprawa polska w archidiecezji gnieźnieńskiej poznańskiej, rys ogólny. Generalnie myśl prowadzi mnie do tego sformułowania, że hierarchia kościelna nie za bardzo mogła wyrażać swoją postawę propolską, aby zachowując poprawne stosunki z władzą niemiecką, trzeba było stosować metodę uległości. Ja wiem, że z dzisiejszej perspektywy możemy to oceniać negatywnie, ale jeżeli weźmiemy to pod kątem tamtych czasów, to nierzadko taka postawa mogła więcej przynieść dobrego tamtym ludziom w tamtym okresie czasu. Ale oczywiście przychodzi taki moment, gdzie taka postawa jest niepożądana. Wręcz przeciwnie, trzeba już działać. I tym momentem jest druga połowa wojny. Tu pokazuję informację właśnie, jak wygląda zapatrywanie Kościoła w Poznańskiem na różne wydarzenia, które miały miejsce podczas wojny. Tutaj chociażby, o czym będzie szerzej, akt 5 listopada, a także deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych ze stycznia 1917 roku. Te wszystkie wydarzenia z polityki światowej nie były obojętne Kościołowi, bo była nadzieja, że ta wojna się zakończy po myśli Polski. Pamiętajmy, że na początku I wojny światowej nikt nie marzył o tym, iż przegrają zaborcy i pojawi się szansa nowego państwa. Potrzeba było na to czasu, bo kolejny raz chcę uświadomić, my z dzisiejszej perspektywy jesteśmy mądrzejsi, bo znamy wszystko w obrębie, co się działo w tych latach. Natomiast tamci ludzie musieli się zmierzyć z teraźniejszością, ich przyszłość nie była znana. Taki cytat. Stanęliśmy wobec nowych zagrożeń. Wracając z pola walki, liczne rzesze naszych członków przez 4 lata zniewoleni byli przebywać poza własnym domem i krajem. Dzisiaj wracają rozradowani, uszczęśliwieni. Należy przygotować im serdeczne przyjęcie. Tak, tu już wchodzę w okres listopad 1918, gdzie czas przyspieszył. Informacje tutaj źródłowe w mojej interpretacji po stosownej analizie. Teraz chcę zaznaczyć, że w tym okresie przejściowym listopad-grudzień często księża stali na czele rad robotników i żołnierzy. Gdy rozpadła się władza państwowa, centralna, struktury władzy przeszły w ręce robotników i żołnierzy, ale tu na gruncie poznańskim często było tak, że ci księża albo byli w prezydium, albo wręcz stali na czele takiej struktury. I tutaj opisuję dalej te wydarzenia. Prymasostwo, sprawa polska, dziedzictwo archidiecezji gnieźnieńskiej poznańskiej. To też jest istotne, że patrzono na ziemiach polskich w kierunku Poznania, przede wszystkim Gniezna, gdzie ta instytucja prymasostwa była takim jawnym znakiem, jeszcze Polska nie umarła, jeszcze Polska nie zginęła. I to będzie przedstawione w tym zjeździe biskupów Trzech Zaborów, o którym zaraz więcej powiem. W tym miejscu pokazuję tradycję Kościoła Gniezna i Poznania. Przede wszystkim Gniezna jednak, no bo to kwestie prymasostwa, ale właśnie dlaczego te elementy zostały włączone do tej pracy, bo pytanie, czy
arcybiskup Lipkowski, a przede wszystkim arcybiskup Dalbor nazywał siebie prymasem i ewentualnie jak do tego podchodziły władze pruskie. I z tą tematyką też w tym miejscu się chcę zmierzyć. Pozycja prymasów gnieźnieńskich świadomości Polski, a prymasostwo Królestwa Polskiego w czasie I wojny światowej i zapatrywania powojenne na sprawę prymasostwa. Prymasi gnieźnieńscy, sprawa Polska w okresie wojny. 950-lecie chrztu Polski w 1916 roku to kolejna ważna sprawa. Bo pamiętajmy, cały czas ten rozdział prowadzi nas do myśli Kościół, a sprawa Polska. Teraz, jeżeli przypada taka rocznica chrztu Polski, no to siłą rzeczy, że ta nazwa Polski nam wychodzi. I co prawda te obchody były dosyć skromne, te 950-lecia, ale jednak miały one znaczenie, prasa szeroko opisywała. I dokonuje stosownej analizy, interpretacji, a następnie zapatrywanie Kościoła katolickiego na akt 5 listopada. Akt 5 listopada z jednej strony miał być nadzieją, niewątpliwie był przełomem podczas I wojny światowej, ponieważ sprawa polska po raz pierwszy była ukazana w sposób formalny, ale był tam podtekst. Jaki? Chodziło o rekruta, czyli władze zaborcze Niemiec i Austro-Węgier doszły do wniosku, że trzeba iść na ustępstwa. Jest nie wiadomo, jak długo wojna potrwa i każdy żołnierz jest potrzebny. I stąd krótka odpowiedź, dlaczego akt 5 listopada 1916. Tu był pewien problem, gdyż arcybiskup Dalbor został wmieszany, że tak powiem, miał wyjść w opinii publicznej, a szczególnie władz niemieckich, jako taki orędownik tego aktu 5 listopada. To się stało jakby wbrew woli naszego arcybiskupa. On takiej postawy nie miał wobec tego dokumentu i też opisuje, jak do tego doszło, jakie były skutki. Dlatego ten element też jest ważny. Tu się znalazł. O, informacja za informacją, tak żeby to zrozumieć, jak to się stało. Zjazd biskupów polskich trzech zaborów. W 1917 roku celebrowano w Warszawie stulecie metropolii warszawskiej, dlatego też zwołano Zjazd biskupów polskich. Pierwsza wojna światowa i już rok 1917 doprowadziły, że była taka możliwość. Więc w okresie zaborów nie było takiej sposobności i to jest precedens. Na pewno tak. I bardzo ważną rolę miał arcybiskup Dalbor, ponieważ on występował jako spadkobierca prymasów, dlatego siedzi po środku. Gospodarz jest po lewej stronie. Zwracam uwagę na jego wzrost. No tutaj do tych dwóch kapłanów jest ogromna różnica. Tak, arcybiskup Krakowski był bardzo wysoki na tamte czas. Ale Zjazd Biskupów Polskich przypomniał o czymś ważnym, że Kościół był jedyną taką strukturą, instytucją, która w okresie zaborów, chociaż w sposób symboliczny, łączyła wszystkich Polaków. Były kordony graniczne, prawda? Trzy zabory. To trwało już nie dziesięciolecia czy pokolenia, ale ponad 100 lat. W związku z tym nadzieje no, były coraz mniejsze na to, czy Polska będzie kiedyś niepodległa. I Kościół odgrywa tutaj sprawę niesamowitą, właśnie taką łączącą. I dowodem tego jest ten zjazd biskupów w 1917 roku. Jestem na stronie 59. Bardzo ważny jest ten okres przejściowy, listopad-grudzień. Opisuję, jak to wyglądało z punktu widzenia Kościoła. Powitanie wracających żołnierzy z wojny, nabożeństwo za poległych żołnierzy, też to jest opisane w szczegółach. Postawa i pomoc kościelna w czasie wojny na parafiach poznańskim, w świetle statystyki kościelnej, wybrane dekanaty, też interesujące z punktu widzenia źródeł. Polegli na wojnie, wybrane dekanaty. Do tych informacji trzeba podejść ostrożnie, gdyż one były podawane jakby swego czasu i te dane potem się zmieniały. Czyli jeżeli mam tę statystykę z roku 1919, to niekoniecznie
ta liczba była ustalona na 100%, tak, tych poległych. Ale mimo wszystko jest to jakiś punkt odniesienia. Sejm dzielnicowy. No tu ogromną rolę też pełnią duchowni. Sejm dzielnicowy to przełom dla zaboru pruskiego. Na początku grudnia 1918 roku dochodzi też do sytuacji bezprecedensowej, gdy delegaci z całych Niemiec zbierają się, aby debatować o przyszłości tych ziem. Oczywiście oficjalnie nie było mowy, że chcą dokonać separacji od Prus, Niemiec, ale to po cichu tak to wyglądało. Czyli trzeba się przygotować na zmiany. Jeżeli Polska jest niepodległa, to i ta dzielnica może taką być. To jeszcze nie jest wybuch powstania wielkopolskiego, brakuje 3 tygodnie, a ten Sejm dzielnicowy miał ważną strukturę, jeśli chodzi o rozmowy na poziomie politycznym, ale też przyszłościowym tych ziem. Ważną rolę odgrywał podczas tego sejmu ksiądz Stychel, oczywiście arcybiskup Dalbor też z urzędu. Nabożeństwa za wielkich Polaków. Kiedy szukamy takich momentów w czasie I wojny światowej, które przypominały o polskości, o patriotyzmie, to są wielkie rocznice. To Henryk Sienkiewicz, 70. rocznica jego urodzin, potem umarł szybko, ale Henryk Sienkiewicz to postać bardzo ważna dla współczesnych. Był to obok Ignacego Jana Paderewskiego najbardziej znany Polak na świecie i Henryk Sienkiewicz bardzo dużo dobrego zrobił dla patriotyzmu poprzez nie tylko książki, ale swoją działalność właśnie podczas I wojny światowej. Odstawił pióro w roku 1914, aby zaangażować się w pomoc materialną. Czyli tutaj jest podwójna rola noblisty. To był tylko jeden przykład, bo nie powiedziałem jeszcze o Kościuszce i Dąbrowskim, ale już przejdę do działalności duchownych z Poznańskiego w kołach parlamentarnych niemieckim Sejmie Pruskim. Tym bardzo dobrze zajął się profesor Lech Czyciakowski, także moja rola to było zebranie tych informacji. Co tam robili księża? No, księża walczyli o prawa. Tak? Mamy przedstawicieli. Największą rolę miał niewątpliwie ksiądz Antoni Stychel. To był taki mówca, który potrafił w punkt trafić, ale pozostali kapłani też robili swoje. I na tym kończy się rozdział 6, a w pracy podstawowej jako rozdział 4.